Jest 18:26 i tu ze mną czeka Felix. Nie Felix, kiciulku. Felixowi jak zimno, to idzie tutaj do budynku ochrony. Ale teraz nie chciał, mimo że mu drzwi otwierałem. Ale wcześniej jak tu przyszedłem, to widziałem tutaj Rudego. A Rudy to taki podrzutek. W sumie były trzy podrzutki, jednego auto przejechało. Także została się Lala i ten Rudy, którymi się Felix opiekuje. Czy tam ojczymuje im. I czekamy pana doktora. Lada w moment przyjedzie. I co Felix, kiciulku, byłeś, zobaczyłeś i wróciłeś i gdzie idziesz teraz, co? Felix, kicia, a gdzie Lala jest, kiciulek, gdzie jest Lala, gdzie Rudy? Kicia, kicia. No czekam, czekam i nie wiem, czy wreszcie on, czy nie on. To jest on? No chyba nasz pan. Czy nie? Nie. Też nie. Kurde, molek. Ja się chyba nie doczekam. No chyba wreszcie pan doktor we własnej osobie. Bo ja już tu co samochód to wyskakuje, zaczynam filmować, nie? A pana doktora nie ma. Dobry wieczór. Dobra, no to mamy. Co ma pan? Paragoniki. Tak? Jeden 65, o. Drugi 60, to pan ustali, który na którego. Dobrze, wie. Dobrze, dziękuję panie doktorze. Niech pan mniej więcej powie. Ja myślę, że tego trzeba liczyć, no 5-6 wizyt, to może być Basiorka, jakieś, tak? No to jak może być gdzieś tam w sumie do 250 zł. Aha. No. A jak z tym? A ten pewnie też dostał. Tak? No. To jak się teraz umawiamy? Co dalej? Kiedy następna? Ja bym to widział jutro i w sobotę. Jutro i w sobotę. Później poniedziałek. Dobra. Tak bym to widział. Dobra. Jutro i sobotę. Te powiedzmy, te cztery razy to myślę, że i jeden i drugi. Po cztery razy jeszcze. No jeden i drugi, a Basiorka może jeszcze trzeba będzie przedłużyć. Zobaczymy jak wszystko będzie wyglądać. Dobra. Bo z nim tam mu wszystko gra. Tak? No. Dobra. No. Dziękuję panie doktorze. Dobranoc. Dobranoc. Kicia, kiciulku, zaraz Cię wypuszczę. No. No. No
kochani. Jestem w Bocianówce, przywiozłem. Przyniosłem właściwie. Zobaczcie, ile kotków. Wszystkie chcą tutaj przywitać nasze kiciusie. A my tak. Chińczyka wpuścimy do kojca. Czekaj, odejdź. Odejdź. Chodź, Baciorek. Wyjdź. No, Basiorku. Jak? No. Basiorek jest głodny. Muszę mu dać tę galaretkę. Chodź, Basiorku, tu ci damy. Chodź, kicia. Masz. Uciekać wszystkie. Uciekać. Uciekać. Nie ma. Uciekać. Dla Basiorka. Odejdź. Wszystkie. Się zlatują. Muszę je odciągnąć od Basiorka, że dam im tutaj, żeby on się tam najadł. No, pan doktor powiedział, że jeżeli chodzi o Basiorka, to w nim wszystko gra. To znaczy nie gra w sensie, że jest w porządku, tylko że mu tam aż rzęzi. I mówi, że... cztery wizyty to na pewno, ale mówi do sześciu. Także koszt całkowity leczenia Basiorka pan doktor ocenia gdzieś na 260-250 zł. No, ale... też wymaga leczenia nasz Chińczyk. No i muszę go wypuścić. Kochanie, pozwólcie mi Chińczyka wypuścić i jeść mu dać. Odejdźcie. Niezbyt tu będę miał wygodnie. Chińczyka puścimy tutaj, gdzie była. Albineczka. Tak. A musimy ten mlek wystawić, to wszystko stare. Brudne. No, karma sucha może być. Mleko też już do wymiany. Tutaj miska. Dobra. No to sucha karma może być. Poczekajcie, choroba. Czekajcie, bo tu się... Szamek? Szamek, idziesz stąd? Basiorek, czekaj. Odejdź mi, zejdź mi. Zejdź mi z tego. O kurcze, molek. Nie mogę się... nadepłem któregoś kota z tego wszystkiego. Gdzie ty mi włazisz? Cholera. Mica mi weszła. No, idź. Wychodź. Idź tam. Dobra. Poszedł. Chińczyk. Ale ten mi zaraz wlazł. Oj, ta misia to jest... ja tu się ukropia, ona mi tu... wyłaź stąd! O, bawić się mnie.
wyjłaś stąd. Poszła tam. Tłok się zrobił. Koty jeszcze wchodzą do klatki pod nogi. No dobra, jakoś ogarnąłem pierwsze kłoty za płoty, jak to się mówi. Teraz muszę się jakoś rozłożyć. Dobra, teraz muszę dać jeść tej. Jeść muszę dać Chińczykowi, bo on jest głodny. A tu gdzieś miałem. To wyrzucimy. To mu damy. Zaraz będę musiał mu wodę też wstawić. Kastracji to pić się chce. Masz. Widzicie, jaki głodny? Głodny. No pijany jest. Wszystkie się przyglądają. Zaraz tak. Musimy mu domek wstawić do spania. Czekaj, kiciulku. Zyzio, zejdź mi z tego domku, bo ja muszę mu wstawić do spania. Żeby miał. Tłamszą te domki, wchodzą na niego. Robię z niego sobie legowisko. No dobra. A teraz domeczek jest wstawiony. Jest, dobra. Teraz muszę mu wody nalać. No, zobaczcie. Wchodzą po tym. Są niesamowite te kociaki. Muszę mu wody nalać. Jest woda. Nie za dużo. Później rozchlapię. Już ty jesteś pierwszy. Co za kocur. Czekaj, Misia. Misia, odejdź mi. Wiecie, co to mi przypomina? Jak małe dzieci. Rodzice coś robią, to małe dzieci włażą pod rękę i przeszkadzają. Masz kiciulek. Zamek do góry, na samej górze, bo znowu otworzy. No dobra, dostał. Oj, zjadł. Całą saszetkę zjadł. No to dobra, to mu drugą dam saszetkę. Jest.
masz kiciulek. Drugą saszetkę. To dobrze, że ma taki apetyt. Czekaj, ci rozdrobnię. Dobra, rozdrobniłem mu. Zobaczcie. Pan doktor mówi, że Chińczyk ma tam z oczami sprawę jakąś zabagnioną, ale mówi, że on już nic mu nie pomoże z oczami. Dobra. Gdzie ten basiorek mi uciekł? Basiorek dużo nie jadł. Muszę zobaczyć, gdzie on jest. Basiorku, Kicia, gdzie jesteś? Kiciulku, gdzie on jest? Basiorku, Kicia, tam jest Kleofas, tu Szramek, a Basiorka nie widzę, tu nie ma, tu Bolek, o jest, chodź Basiorku, chodź ci dam, muszę Basiorkowi dać. Chodź, Basiorku. Chodź, Kicia. Kurde. Te torebki nie wszystkie się do końca dobrze rozedrą. Jest problem. Jest. Jest, bo ty jesteś głodny. Romeo, odejdź. Odejdź, Romeo. Uciekaj. On jest głodny. Szramek, ty też. Bolek też. Najwyżej małe niunie. Jest głodny. Musi jeść. Szramek. Cholernik. Nie no, tego Szramka to ja muszę gonić, bo on mi tu cały czas tylko walczy z tymi kotami. Gania nasze. No, już tam piszczenie jakieś jest. Muszę się z niego pozbyć. Kot odchowany, gruby jak, nie wiem, taki basior. Będzie wszystkie przepędzał. Co, Misia? Te kotki zgodne są, a on tu miesza. Oj, Misia, zostaw mi kolana. No i z tego, co pan doktor mówi, no to jutro znowu kurs. Muszę taryfę zamówić. I znowu Basiorek pojedzie. I Chińczyk. Ale brzydka pogoda. A niunia się bawi w najlepsze. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie dostaniesz.
jadłeś cały czas, cały dzień. O, Mila przyszła. Nie, ty nie dostaniesz. Uciekaj. Ile będziesz jadł? On cały dzień nie jadł. O, widzicie? Muszę go za każdym razem zawracać. Uciekaj. Jedz, Basiorku. Junio. To który? Urwis. O, i misia. Klakier, poczekaj. Jak Basiorek zje, to dopiero ty. On cały dzień nie jadł. Widzisz, że głodny jest. No, dostał zastrzyki i zobaczcie, je, apetyt ma. Majeczka. Koty głodu nie mają. Mają zupy mlecznej pełno. Sucha karma pod dostatkiem. Bo te największe grubasy to by najwięcej jadły. Szramek, Bolek. Teraz klakier. Co, misia? I wskoczyłaś na kolanka. Misia mi tu chodzi z jednej nogi na drugą. Niunia się bawi. O dziwo, wiatrzysko, a koty się chcą bawić. No, klakierek zjedz to, ten mówi Basiorek, resztę chrupkami sobie dopełnisz brzuszek. Nie, nie, nie wchodź mi na rękę. No, wygląda, że najadł się. Najadł się. Mila, kicia, masz. Mila. Masz. Masz jedz. Muszę Mili dołożyć. Tutaj zwaliły. A tutaj było. Zwalił któryś. Co on tam robi? Co on tu próbuje? Zjadł? Czy nie zjadł? Muszę zobaczyć. Czyżby dwie saszetki zjadł? Taki głodny? Kicia, kicia. Co, chcesz wyjść? Już? No dobra. To idź. Jak nie jesteś pijany, to idź. Idź. Nie jesteś pijany, to idź.
Nie ma sensu, żeby go trzymać. To nie jest kotka.